warto. Dalej, dalej. To są wszystkie zjazdy. Wszystkie zjazdy, tak? No będzie w tonacji szarej ten obiekt i mówię, to dla nas jest duże wyzwanie, duże działanie. To chciałem podziękować wszystkim członkom prezydium zarządu okręgowego, tym osobom licznym, tak jak pan Zbyszek Mazurek, które się społecznie angażują. My tam non stop na tej budowie jesteśmy. Pan Edmund Sitek jest tym pracownikiem naszym, pełnił rolę kustosza wcześniej, ale teraz, żeby dopilnować tego, nas związek poprzez umowę z Urzędem Pracy zatrudnił pana Edmunda Sitka. Musimy znaleźć i znaleźć środki, żeby po prostu jego doświadczenie, serce, on tą osobą na miejscu, który tam pilnuje sprawę. Nie wiem, jeszcze trzeci temat, film, tak? Ciąg, to proszę bardzo, czy ktoś z panów chce, później zaproponujemy pytania, tak? Dobrze, to macie kilka słów. Może ja wstęp tylko powiem, bo tutaj weszliśmy w taką dyskusję, pan tutaj wiceprezes jako osoba niejako z naszej strony delegowana do współpracy najbardziej aktywnej z reżyserami dopowie te ważniejsze inne szczegóły, natomiast od reżysera informacja. Jesteśmy teraz na etapie przygotowania się do nakręcenia filmu dokumentalnego Józefie Śmiechu pseudonim Ciąg. Jest to film bardzo ważny i trudny dla naszego związku w obliczu tej oszczerczej kampanii, która została przeciwko temu oficerowi Armii Krajowej podniesiona, jak Państwo wiecie, kilka lat temu. W związku z tym podchodzę do sprawy bardzo uczciwie, ponieważ my wszystkiego nie wiemy. Postanowiliśmy się bardzo dobrze do tego filmu przygotować. To jest szacunek dla tych wszystkich, którzy mają swoje różne zdanie na temat właśnie tego problemu działalności Józefa Śmiechy w okresie powojennym. Czyli tak, mamy za sobą przewertowanie kilkuset stron tekstów, nie tylko z IPN-u, ale z innych miejsc. Jest tu odzew społeczny, dużo ludzi się wypowiada, pisało do nas wcześniej, teraz też do nas się odzywa. W związku z tym te świadectwa pisane czytamy, konfrontujemy z książkami, które powstały w różnych tematykach, ale dotyczą w pewnych ich zapisach Józefa Śmiecha Ciąga i przywołują pewne zapisy w przypisach. Zaglądamy do tych przypisów. Mamy bardzo ciekawe na ten temat wnioski, ale ja już nie będę o nich mówił, to pewnie będziemy mówili o tym w filmie. Są rozmowy z rodziną przeprowadzane z historykami, osobami, które były w otoczeniu Ciąga lub w ogóle znały go w jego życiu tutaj w naszej społeczności lokalnej. Jesteśmy tutaj poprzez też działalność reżyserów w kontakcie z Biurem Ekspertyz Sądowych w sprawie sprawdzenia prawdziwości niektórych dokumentów, również pod kątem grafologicznym. Chcemy wiedzieć, czy te dokumenty podpisywał Józef Śmiech pseudonim Ciąg, czy to podpisywały inne osoby niejako w zastępstwie świętej pamięci pana porucznika, pana majora. Jesteśmy wobec tego na etapie przygotowań technicznych. Planujemy rozpoczęcie zdjęć gdzieś w czerwcu, no, i na początku miesiąca. No i liczymy, że te zdjęcia w ciągu tygodnia, dwóch tygodni góra będą zrobione. Proszę bardzo, panie prezesie. Szanowni Państwo, jak wiecie, już ten film w sumie jakby omówiony temat na temat tego filmu. Rozpoczęte zostały prace przez Państwa Magdalenę i Rafała, Kołodziejczyków właśnie. I proszę Państwa, wstępne zostały przeprowadzone rozmowy. Rozmowy zostały przeprowadzone już w gruncie z czteroma osobami, świadkami tamtych wydarzeń. I teraz pojawiła się jeszcze jedna postać o nazwisku Scheiner Sebastian, który jest dalszym kuzynem Józefa Śmiecha i chciałby ten film, proszę Państwa, żeby powstał w sumie na świadkach, ale nie tylko żołnierzach Armii Krajowej, ale ludzi tacy, którzy znali Józefa Śmiecha na terenie gminy Skierbierz. Pierwsze prace zostaną rozpoczęte 6 listopada. Już Państwo przyjeżdżają na teren. Ja osobiście jestem w ten temat zaangażowany. Uczestniczę z wyjazdami z małżeństwem Państwa, którzy ten film po prostu przygotowują i będą
no, kręcić go. Proszę Państwa, rozmowy, które zostały przeprowadzone w obecności mojej oczywiście, to mogę Państwu powiedzieć, że z panem Stanisławem Kozarem, gmina Mircze, i z moim tato żyjącym, który ma w tej chwili 90 lat, który wujek tam najczęściej przebywał, która babcia mu różne posiłki przygotowywała. Tutaj pan reżyser i pani Magda powiedziała, że bardzo duże wiadomości są tutaj i bardzo cenny jest, będzie materiał. Tak jak zaznaczyłem, to będzie prowadzony w sposób taki, że nie będzie przesłuchowana jedna osoba, tylko będzie grupa ludzi i przy tej grupie ludzi, prawda, każdy się może wypowiedzieć, czy pozytywnie, czy negatywnie. Zostały pobrane, oczywiście tu starałem się, tylko wystarczyło mi sił, odnośnie od razu dokument Józefa Śmiecha, kiedy w 56 bodajże roku sprzedał swoją tam posiadłość, chyba 2 hektary ziemi. I tam był jego podpis, aktualny podpis czytelny. I później porównując ten dokument do tych dokumentów, które zostały w IPN-ie, które Służba Bezpieczeństwa posługiwała się tymi podpisami. Dlatego pan Rafał te dokumenty zabrał i będą to sprawdzone przez grafologa. Czyli jaka jest wiarygodność. W pojęciu mojej oceny i oceny różnych ludzi, to się po prostu te podpisy nie zgadzają, ale to już nie mnie oceniać, będą ludzie, którzy będą to oceniać. Tak jak zaznaczyłem, również będzie spotkanie w gminie Skierbieszów z ludźmi niezależnymi, żołnierzami Józefa Śmiecha, którzy się wypowiadają w różny sposób. Dlatego, tak jak już tutaj zaznaczyłem, film będzie w sposób taki, że chcemy uzyskać prawdę. W większości, proszę Państwa, rozmówców, któryśmy mieli, przeprowadzili Państwo, w obecności oczywiście uczestniczyłem, bo Państwo nie wiedzieli nawet, gdzie dojechać i gdzie odnaleźć pewnych ludzi, to było krótko. Wycierpiał tyle w więzieniu, że się nie mógł złamać później przez Służbę Bezpieczeństwa, że ten artykuł powstał na jakby zamówienie. To są słowa tych, którzy mówili do Państwa, którzy byli przesłuchiwani w formie takiej na razie ustnej, nie filmowanej, ze względu na to, że drugi raz, 6 właśnie spotykamy się w grupie już 4 osób, które zorganizowałem tą grupę w moim rodzinnym domu, gdzie mieszkają moje rodzice i tam właśnie zaczniemy tą pracę i później będzie się to przesuwać w kierunku umówionych ludzi w Skierbieszowie. Proszę Państwa, film, tak jak już tutaj pan prezes powiedział, bardzo nam zależy, żeby był prawdziwy i niezależny od tego, jak pan redaktor pisał, na jakich opierał się faktach, tylko Służby Bezpieczeństwa. Ja dzisiaj po prostu pozwoliłem sobie odnaleźć pewne protokoły, nie udało mi się jeszcze z posiedzenia świętej pamięci obecnego prezesa pełniącego obowiązki pana Tadeusza Cemberskiego,